Mnie do Polski w ogóle generalnie sprowadza taka tęsknota za krajem i chęć zaprezentowania się publiczności również tutaj właśnie w kraju, czyli tej najbliższej rodzinie i również przyjaciołom moim. Poznań jest miejscem szczególnym, ponieważ jest to teatr, który mnie odkrył. Moją pierwszą partią operową, którą w życiu zaśpiewałem, był Figaro, właśnie Weselu Figara, tutaj na deskach tego teatru. Udało nam się zorganizować taki właśnie wieczór w zasadzie muzyki niemieckiej z drobnymi elementami polskimi. Jeżeli śpiewam właśnie koncert solowy, który opowiada o mnie i o moich dokonaniach, no to nie może w nim oczywiście zabraknąć tej partii najważniejszej w moim życiu, jaką jest partia Wotana. To jest taka partia, której ja sobie nie szukałem, ona mnie sama znalazła. No i stała się taką moją misją życiową. Ten cały występ i cały recital jest połączony z premierą książki, która została napisana przez Jacka Marczyńskiego w takiego wywiadu Rzeki. Ja dużo w tej książce opowiadam właśnie nie tylko o Wotanie, ale generalnie o tych moich pomysłach interpretacyjnych na partie, które śpiewam. Są to głównie partie niemieckie. Pomyśleliśmy sobie, że fajnie będzie, jeżeli ta książka będzie miała swoją premierę właśnie w tym miejscu, w którym stawiałem swoje pierwsze kroki na scenie operowej.